Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Halak Słuchajcie moi drodzy, zmiany na mapce Nowy czołg i kody Kody za darmo, wiadomo Najlepsze zawsze Kody na jeden dzień premium I kody na jakieś tam Skórki, cuda niewidy To wszystko w dzisiejszym filmie Zaczynamy od tego Oto pojazdu Felis, dziewiąty poziom Met jak widzicie, włoski Ale niespodzianka, nie jest Typowy Włoch, czyli nie ma tego doładowywania pocisku, za to parametry dosyć niezwykłe, mianowicie jak na MEDA. Mamy tutaj 490 alfy. No, musicie przyznać, że to by raczej wskazywało na czołg ciężki, prawda? 9 poziomu, a nie na średni. Mamy penetrację na zwykłym pocisku bardzo ciekawą 268, na Goldzie 325. I aż 127 na pocisku odłamkowo burzącym, więc no, w przypadku niektórych pojazdów, to wydaje mi się, że będą zbierały po te 640. Dalej mamy prędkość pocisku podstawowego bardzo dobrą 1452, 925 na Goldzie i zaledwie 756 na y, pocisku odłamkowo burzącym. Reload 13,4 sekundy. Czas celowania 2,7, nie powinno to nikogo dziwić, bo jak na Meda jest to ogromna alfa. Zawsze mniej więcej w woc było tak ustawione, że czym większa alfa w pojeździe, tym ten czas celowania większy, chociaż oczywiście są wyjątki. 0,42 celność, czyli tragedia moim zdaniem, zwłaszcza w Medzie, taka celność, no to nie jest to, co lubimy. 8 stopni opuszczania działa, czyli mamy odejście od tej, Zasady dziesięciostopniowej, tak. Ja już myślałem, że wszystkie czołgi będą dziesięciostopniowo miały depresję. 40 pocisków. Niestety, kolejne tutaj wartości są typowe dla czołgów ciężkich. Czyli do przodu 35 i do tyłu 15 km na godzinę. Naprawdę. Beznadziejna prędkość. Jedna z najgorszych, praktycznie, jeżeli chodzi o medy wysokopoziomowe. Mamy jeszcze do tego 13,5 konia na tonę, co też jest tragedią. Do tego obrót 30 stopni. I mamy jeszcze wieżę 28 stopni. Jeszcze możemy wspomnieć o 1600 punktów HP. Tutaj mamy 290 pancerz na wieży, czyli prawdopodobnie będzie to wieża bardzo trudna do przebicia z przodu. Mamy 70 z boku, 40 z tyłu i 120 na kadłubie. Jak widzicie po tym czołgu, te 120 tutaj to nie będzie za dużo, prawdopodobnie kadłub po prostu będzie penetrowalny. Na pewno dolna część, a czy górna, też mi się wydaje, że przynajmniej tutaj, w tym miejscu, będzie penetrowalna. Największą zaletą, oczywiście, ta wieża się wydaje być, aczkolwiek tutaj widać jakiś przedziwny garnek. E, także nie wiem tego. E, co tu jeszcze? 390 view range i sygnał 745. Szczerze mówiąc, nie wiem kto wpadł na pomysł sklasyfikowania tego czołgu jako średniak. Widocznie znów tam kielonki, z kierunków wsielało i z buteleczek, ponieważ ewidentnie, jak nie powiedziałbym Wam, co to jest, jaki to jest typ czołgu, to każdy by stwierdził na 99,9%, że jest to czołg ciężki, prawda? No bo to są typowe parametry czołgu ciężkiego. Dlaczego jest sklasyfikowany jako met? Nie wiem. Być może ktoś się sugerował tym kadłubem że jest kadłub miękki, prawdopodobnie miękki, nie mam pojęcia. Przedziwna sprawa, w każdym razie na super test to wchodzi, więc jeszcze mogą być jakieś zmiany. Dalej mamy tutaj e, Zatoka Małż i proszę bardzo kilka zmian. Przede wszystkim tutaj duża zmiana, zobaczcie. Jak wiecie, w tym miejscu walka wygląda tak, że my tu staramy się grać na wieże, tutaj staramy się grać na wieże. Czasami ktoś tu gdzieś przeskoczy, czasami tu jest czołg. Tym razem będzie inaczej. Bardzo fajnie umiejscowili tutaj bunkier, musicie przyznać. Mi się generalnie podoba to, że ktoś tam myśli w Wargamingu i przy robieniu mapki, naprawdę fajnie te bunkry są wkomponowane zawsze. No więc. I jakie są różnice, podstawowa różnica jest taka, że zobaczcie tutaj przybyło raz i dwa takie, jakby hmm, skałki wystające. Oczywiście, niestety, to miejsce jest zazwyczaj w zasięgu baboka. Do tego tutaj, jak widzicie, przybył ten oto głaz, ten został troszeczkę zmieniony, no i tu oczywiście ten bunkier. Także zmiany. Bardzo istotne w tym miejscu. Dalej zmiana w tym przesmyku pomiędzy górami. Zobaczcie, co się stanie. Delikatnie zmienia się tutaj i tu zostaje dodane takie kolanko plus skała. Prawdopodobnie, jeżeli ktoś tutaj wejdzie, no to będzie mógł od razu spotować wszystko, co z tej strony wychodzi. Czasami się tu zdarza, że jakiś czołg tam z tyłu próbuje podjechać. I nie być wyspotowanym, tutaj na dole też potrafi coś stać. No cóż, teraz jak widzicie, będzie dosyć łatwo wjechać tu. Jedziemy dalej, teraz z tej perspektywy, tutaj też widzicie, bach, jest to takie wybrzuszenie. Tu pewnie sitescrap będzie pięknie do zrobienia. No i w tym miejscu, oczywiście, się zmienia. Zobaczcie, tutaj taka skałka zostaje dodana. Jeszcze z tej perspektywy, proszę bardzo. O, nawet tego nie było widać. Tutaj jakaś taka. Nie wiem, jakiś taki nawis skalny. Zobaczcie, że tu można. Hmm, tu można też wjechać. No tutaj tego nie widać jest z tej perspektywy. Dobra. O, tu też dosyć istotne zmiany. No, jak widzicie, jest tak obecnie. To są typowe takie. Głaz plus krzaki, nie? No i to zostaje cofnięte. Generalnie trochę wnerwia, że tu jest takie możliwość blokowania ataków z tej... To jest dosyć podobne jak ta sytuacja na lotnisku, tak? Tam po drugiej stronie mamy przepychacz, a po drugiej stronie też takie są skałki, tam lajty czasem wjeżdżają i już nie można tam tędy atakować, zanim się ich nie ubije. Tu jest dosyć podobnie właściwie, taki skład. Tutaj też są takie miejsca. Z tej perspektywy. O, dobrze. Zostaje wycofane to troszeczkę. Jak widzicie, ta skałka idzie do tyłu. Tak, totalnie do tyłu. No cóż, zmiany na pewno będą istotne. Czy na lepsze, czy na gorsze, to dopiero jak sprawdzimy, to będziemy wiedzieć. Moi drodzy, jeszcze kody. Kody oczywiście wkleję wam w pierwszym komentarzu pod tym filmem, żebyście mogli sobie od razu przekopiować. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć, jak? No może, może muszę. Żeby kod wykorzystać, musicie się tutaj zalogować na swoje konto i po kliknięciu na swój nick, będziecie mieli wpisz kod Wargaming czy coś takiego, musicie po kolei te kody po prostu wklepywać. Jak ktoś dzisiaj w domu siedzi, nie poszedł na procesję i tak dalej, no to może będzie grał w Ota, To dzień premium mu się przyda na pewno. Yy, dobra, to tyle. Żegnam się z wami dzisiaj wieczorkiem. Ghosts of Tsushima. Yy, gra się bardzo rozkręciła. Naprawdę fantastyczna rozrywka. Jeżeli ktoś nie ogląda, bo go to nie interesuje, ale się zastanawia nad zakupem, to. Myślę, że jest to jedna z lepszych pozycji, jakie w ogóle teraz można kupić. Zobaczymy, czy nadchodzący asasin mu Ghost of Tsushima pobije, czy też nie. Ciężko powiedzieć. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.